Płyta winylowa Adama Makowicza była pierwszą moją w życiu płytą winylową. Dał mi ją mój ojciec na moje 8 urodziny. No i to jest płyta, od której się wszystko w moim życiu zaczęło. Kiedy puściłem kolegom z podwórka tę płytę i powiedziałem, że to jest taki fajny kawałek, to oni tak na mnie spojrzał taki Piotrek i mówi: tobie się to podoba? No i wtedy już zrozumiałem, że no nie jestem częścią stada i to jest taki dramat, który trwa do dzisiaj. Muzyka jazzowa łączy wiele elementów afroamerykańskich, afrokubańskich, brazylijskiej muzyki, latynowskiej muzyki. Te wszystkie elementy trzeba było poznać, żeby znaleźć siebie w tym tyglu stylów muzycznych, znaleźć siebie, co chcesz grać, jak chcesz grać i jak chcesz nawiązać kontakt z publicznością, co jej chcesz przekazać. Chociaż grałem z Adamem Makowiczem wiele razy, to nie wiem, co on tam gra. On po prostu wyczynia takie rzeczy na klawiaturze, że no tam się odnaleźć to jest duży problem i to jest dla mnie wielka frajda grać z takim mistrzem. Na tym koncercie króluje miłość i ta miłość spaja tę muzykę i sprawia, że ona brzmi spójnie. Cecil to już jest klasyka, można powiedzieć. To jest takie szlachetne ujęcie jazzowej klasyki z odrobiną szaleństwa. Ona ma swoją klasę i to jest taki sznyt jazzowy, który paradoksalnie nie jest tak łatwo znaleźć w dzisiejszym świecie. Że jest ten szacunek do tradycji, ale przetworzony przez własną osobowość. Obligation. I sing stories. Obligation. Experiencing the music and the songs is to really feel like it's actually happening. And at the same time, I'm kind of laughing at it. Housekeeping. I believe in it, but I'm also kind of sarcastic about it. And I'm holding these two things at the same time, I would say. Ja już od dawna planowałem Rafała Zapałę zaprosić, bo on mnie fascynuje jako twórca. Przyjeżdża, gra i robi swój repertuar nowy zupełnie na zamówienie festiwalu Enter Enea. Ja bardzo często stosuję taką praktykę site specific, czyli że miejsce faktycznie generuje pomysł. To jezioro brzmi takie właśnie ten koncert, czyli bardzo różnorodnie. Pomyśleliśmy, żeby zakończyć cały koncert nietypowo, prawdziwą medytacją rozpuszczania, więc wszystkie te emocje wcześniejsze, dosyć też żywiołowe, bo były te free jazzowe momenty, były te takie quasi-rockowe, wydaje mi się, tam było sporo emocji i te emocje jak taki plaster na końcu właśnie tak chcieliśmy zmyć, rozmyć, rozpuścić. No i może to się nawet udało, przynajmniej my mieliśmy takie poczucie na scenie.